Cześć, witam was serdecznie już w 84. wywiadzie na kanale Samorozwój dla Młodzieży. Dzisiaj moim gościem jest Ada Poprawska. Cześć. Ada Poprawska jest studentką pedagogiki, promotorką zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia. A także interesuje się tańcem, gotowaniem, więc też będzie trochę kulinarnych przepisów, jak zrobić bardzo dobre dania wegetariańskie oraz wegańskie. Zacznijmy jednak od podstaw, czyli od tego, czym się różni wegetarianizm od weganizmu. Te określenia są takie bardzo pokrewne, a tutaj Ada nam rozwieje wszelkie wątpliwości. Zarówno weganizm, jak i wegetarianizm jest to rodzaj diety, który charakteryzuje się wyłączeniem z posiłków mięsa i zawierających je produktów. Natomiast weganie wyłączają z swojej diety jajka, miód, wszelki nabiał oraz mięso, a wegetarianie tylko i wyłącznie mięso. Tylko mięso? Tak, tylko mięso. I to w każdej formie, rozumiem. Tak. No na przykład, na przykład jakby zupy nie zjesz, tak, na mięsie, ponieważ to już jest jednak to mięso, które, no zawiera tutaj... Czyli zupa na mięsie nie może być nawet wegetariańska, tak? No nie jest, bo jest na mięsie. Tak, dokładnie. No to ciekawe w takim razie. Twoja historia mówi sama za siebie, że jesteś wegetarianką. Dokładnie. I co skłoniło cię do takiej decyzji? Czy postanowiłaś, że rzeczywiście tego mięsa nie będziesz jadła i nie jesz od jakiegoś czasu? Od ilu lat? Od ponad 4 lat. Od ponad 4 lat. I jaka była twoja motywacja, żeby przejść na wegetarianizm? Powiem szczerze, że przede wszystkim już w gimnazjum miałam takie poczucie, że mięso jakoś tak odrzuca w pewien sposób. I na przykład wolałam zjeść kanapkę z serem, tak, niż z kiełbasą, bo tak mówiąc szczerze. I generalnie, no, przede wszystkim los zwierząt nie był mi jakoś tak nigdy obojętny. Na przykład przeglądam Fundację Viva czy Otwarte Klatki i oglądałam jakby... Oglądają sobie filmiki, tak? Czy gdzieś tam patrząc na to, jak to wygląda tak z takiej, można powiedzieć, całej tej perspektywy, to uważam, że jest to stanowczo niehumanitarne, nieludzkie, bym powiedziała. I to też właśnie mnie jakoś tak utwierdza w takim przekonaniu, że chcę być tą wegetarianką, chcę to właśnie kontynuować cały czas. Smak mięsa w ogóle mnie odrzuca i na przykład wolę zjeść tofu z warzywami, tak, czy makaron z pesto, niż na przykład jakąś tłustą golonkę, po której człowiek się czuje ciężko, ociężale, jest jak taka cegła dosłownie i to jest, no to jest takie dosyć, bym powiedziała, niekomfortowe i właśnie uważam, że, no mówię, los zwierząt, a także same posiłki jakoś mnie tutaj nie przekonują. Czyli w zasadzie są dwa powody, dla których zrezygnowałaś z jedzenia mięsa. Dokładnie. Po pierwsze dlatego, że martwisz się o los zwierząt. Tak. A druga kwestia jest taka, że nie smakuje ci do mięsa. Dokładnie. Po prostu. Dokładnie. No, a jak twoi rodzice zareagowali na to, że postanowiłaś odrzucić mięso ze swojej diety? Powiem szczerze, że to jest trochę śmieszne, ponieważ mój tata z początku był taki, że machał mi kiełbasą przed nosem. I ja to się ogólniałam, bo to ja w ramach takiej, jak to powiedzieć, takiego rewanżu, czy jakiegoś takiego buntu, brałam właśnie marchew i machałam marchewką. I na początku tata właśnie mówił, że nie, że właśnie to jest takie niezdrowe i że no jednak powinna mieć to mięso, bo będę słaba i tak dalej. Natomiast staram się mu udowodnić każdego dnia, że dieta roślinna nie musi być skomplikowana czy jakaś totalnie droga. Sama sobie właśnie komponuje posiłki. No i przekonał się właśnie. Moja mama... Ale też jest wegetarianem? Nie, mój tata jest mięsożercą. On w ogóle kocha jeść mięso i tutaj się trochę nie zgadzamy w tej kwestii, więc tak. Natomiast... Ale zaakceptował to w każdym razie. Tak, dokładnie, zaakceptował to i teraz nawet sam gotuje mi tam raz po raz jakieś właśnie posiłki. Ostatnio właśnie mi gotował zupę chyba z cukinii, jakieś leczo warzywne, że nawet stara się tak o mnie jakoś trochę zadbać też w tej kwestii, więc nie narzekam nawet. Tak. A mama jak zareagowała? Mama nie żyje, natomiast ona jak była tam młodsza, to właśnie była wegetarianką i też właśnie kochała zwierzęta bardzo i gdzieś tam
Myślę, że w pewien sposób to może są jakieś geny, nie wiem. Natomiast cieszę się, że w jakiś sposób mogę to kontynuować. Mam nawet taką książkę, którą dostałam trochę jakby po niej w spadku. To właśnie Vademekum Wegetarianina. Jan Kucharczyk, tutaj o, pokazuje. I ta książka zawiera w sobie przede wszystkim przepisy, które są tutaj z tyłu, można sobie poczytać, zobaczyć. A na samym początku są na przykład, jest właśnie zarys zasad żywienia, czy wszelkie jakieś składniki, jak je właśnie uzupełniać. Książka w ogóle jest bardzo stara, natomiast dla takich osób początkujących, czy nawet jakichś zaawansowanych tutaj wiecie, jak najbardziej tutaj rekomenduję i można sobie właśnie zobaczyć, poczytać. Ja tam raz po raz zaglądam. Głównie się inspiruję raczej tam właśnie internetem, czy właśnie jakimiś tam właśnie stronami w internecie, natomiast ta książka też jest bardziej ciekawa, inspirująca dla też osób. Tak. A to była twoja pierwsza książka na temat wegetarianizmu? Myślę, że tak. To jest pierwsza książka. No jak mówię, tam jest, no tutaj tak bardziej tutaj o. To co my na przykład mamy, był taki przepis, na przykład, ojejku, na przykład jest nawet o krupnik wiosenny, nie wiem, barsz z fasolą. Tutaj jest, jakby to nie musi być jakieś tak jakby skomplikowane, żeby po prostu zjeść dobrze i zdrowo, powiedzmy, nie? Także tutaj można naprawdę się tutaj inspirować, czytać dużo, przeglądać. Ja na przykład bardzo lubię jeść zupę z dyni, albo zupę właśnie z cukinii, czy na przykład polecam kaszę gryczaną, do tego tarta marchewka, cukinia, pieczarki i na przykład na to takie jajko smażone. To jest rewelacja. Tak, także. Ja też właśnie lubię zupę dyniową, dla mnie jest przepyszna. Obłędna, tak. Dlatego właśnie jeszcze polecam zupę z dyni i właśnie na bazie trochę imbiru i pomarańczy. To jest taki no. Tak, jeszcze lepiej, tak doprawiona jest tak. Wtedy. No widzisz, jak się zgadzamy. Natomiast mówi się o tych dobrych stronach tego wegetarianizmu. Natomiast o czym warto pamiętać, kiedy się na ten wegetarianizm przechodzi? No przede wszystkim trzeba już dbać o to tak w 100%, bo ważne jest to, aby na przykład pić dużo wody, jeść 5 posiłków dziennie. Można do swojego życia włączyć właśnie sport, to na pewno jest bardzo zdrowe. I przede wszystkim uzupełniać żelazo, białko, wszelkie właśnie, żeby no, mieć jakby dużo siły, tak? Bo jednak mówi się, że mięso daje tą energię, natomiast jak już jakoś niego jakby rezygnujemy, to musimy tak to właśnie jeść, żeby jednak to uzupełniać. No tutaj no, na przykład fasola ma dużo tego białka, na można jeść kanapki z ciecierzycą, tak, czy nie wiem, o, buraki, tak, wiadomo. Także to można sobie jakoś właśnie kombinować samemu. No ale mówię, właśnie ważna jest właśnie tutaj ta suplementacja tej diety i właśnie, żeby tutaj odpowiednio też wszystko dobierać. Można też tak co pół roku pójść właśnie na badania, aby sprawdzić, czy faktycznie dieta wegetariańska jest dla mnie dobra. Wiadomo, nie każdy tego ma jakieś, może powiedzieć, takie predyspozycje. O, dokładnie, tak, dokładnie. Szczególnie zdrowotne, bo nie wiadomo tak. Po prostu, czy każdy po prostu może pójść na taką dietę. Ja powiem pewnie, szczerze, że tak? Ja właśnie powiem szczerze, że robiłam badania jakiś czas temu i o dziwo mam dobre wyniki, więc mogę być z siebie dumna. Nie wiem, jak będzie później natomiast, ale póki jeszcze żyję na tych roślinach, to jak najbardziej będę to kontynuowała. No w każdym razie 4 lata, no to już jest, jakiś kawał czasu w zasadzie. Tak, jakiś taki bagaż doświadczeń też. Tak. No tak, a jakie jest takie twoje ulubione danie wegetariańskie? Jedno takie, które ty najbardziej ubóstwiasz? To myślę, że właśnie ta kasza z tymi warzywami. Mhm. Też na przykład bardzo prosta jest cukinia w pomidorach, na przykład makaron tutaj z pesto, z słonecznikiem, wszelkie jakieś warzywa, które lubimy. Albo na przykład najprościej, sałatka z ciszycy i właśnie do tego właśnie ogórek, pomidor, wszelkie zioła. No jest po prostu rewelacja dla mnie i tutaj jakby nie potrzebuję więcej do szczęścia. Tak. Oczywiście działa legalne, żeby nie było. A w każdym razie tak, jeżeli chodzi o rynek restauracji, barów wegańskich i tak dalej, to bardzo dynamicznie się to rozwija w ogóle w Polsce. Dokładnie. I dokładnie. Na całym świecie w zasadzie, bo jest taki trend, taka moda na to, żeby jeść wegetariańsko, nawet wegańsko już. Mhm. Chyba są takie restauracje nawet czysto wegańskie, dobrze myślę? Tak, tak. No przede wszystkim jest na to na przykład sobie, akurat właśnie mam taką ściągę, co pozwala jej użyć. Jest tak, jest fala, porażka. To w Poznaniu są wszystkie? Tak, mikstura, szczaw i mirabelki oraz tu jeszcze wypas. A ty w jakich jadłeś?
Ja jadłam w Pasie na pewno, jadłam w Fali, to chyba na pewno. I jeszcze byłam na swego czasu, na Starym Rynku jest taki wege kebab, jest w ogóle też rewelacja. Kosztuje 20 zł, co prawda, więc no, cena jest trochę wysoka. Natomiast warto spróbować, bo jest naprawdę smaczne i apetyczne. Tak. A co jeszcze polecam oprócz tego kebabu? Co jeszcze takiego jest ciekawego w tych restauracjach? Co nie ma, wiesz, czego nie zrobisz sobie tak szybko w domu? Na przykład wegańskie sushi, kiedy jadłam. I powiem szczerze, jadłam je bardzo dawno temu, natomiast było ciekawe, było lekko ostrawe, co mi było trochę średnie. Natomiast jak ktoś lubi takie ostre potrawy, to jak najbardziej, prawda? No proszę, sushi, kebab, co jeszcze Wszystko. Może być? Są chyba jakieś takie nawet burgery wegańskie, tak, czy wegetariańskie. Jak pójdziesz właśnie do sklepu typu, nie wiem, Lidl na przykład, czy nawet Kaufland, Biedronka, w ogóle właśnie w takich sklepach tutaj właśnie tego typu, są na przykład, są nuggetsy wegańskie, parówki wegańskie. Dlaczego są parówki wegańskie? Wiesz co, one są właśnie z soi generalnie. Czy na przykład jest szynka wegańska, są kiełbaski wegańskie, białe. Po prostu cały taki asortyment wegański jest, tak powiem, jest właśnie teraz taki dostępny tak naprawdę wszędzie. I można pójść sobie kupić, bo wcześniej tak nie było tego. A teraz jakby tutaj się tak wszystko rozwinęło, że po prostu idziesz do sklepu, masz wegańskie mleko, wegańskie nawet, chyba jest majonez wegański. A potem jest wegański? Kotlet wegański też jest. Też, także wszystko jest wegańskie i możesz po prostu sobie jeść dowoli, prawda, co chcesz. No proszę, no to ja jestem zaskoczony. Ja w każdym razie nie wybieram takich produktów, a to nawet można w takich dyskontach, jak właśnie Lidl, Biedronka i tak, tam normalnie tak. To jest. A to nie jest jakieś specjalnie drogie. No powiem szczerze, na przykład, wiedziałam ostatnio w Lidlu, było wegańskie melone i tam było chyba za 8 zł bodajże. Natomiast, no wiadomo, no, raz na jakiś czas, tak, za jakieś tam nasze jakieś tam zarobki można sobie, prawda, kupić, tak? To nie, no tak. To nie jest jakoś bardzo drogie. No, ale możemy na przykład sobie zrobić z tego na przykład spaghetti takie wegańskie a la bolognese, czyli masz na przykład makaron, robisz sobie sos pomidorowy, tam według uznania i do tego właśnie takie mielone wegańskie, no to dla mnie to jest rewelacja. Pycha i coś innego właśnie niż takie tłuste mięcho, tak? Takie z tego świniaka. No, tak. A teraz pytania takie bardzo naukowe, w zasadzie skąd tę wiedzę czerpać na temat tego wegetarianizmu oraz weganizmu, oprócz tej książki, którą świetnie poleciłaś, to jeszcze skąd jeszcze? Bo ta książka to jest pewien taki vademecum. Tak, ja powiem szczerze, że przede wszystkim z internetu czerpię tę wiedzę, ponieważ przeglądam dosyć tak często przeglądam właśnie Fundację Viva i Otwarte Klatki na Facebooku. I tam generalnie bardzo często są już jakby takie wiadomości, tak, na ten temat, jak właśnie to wygląda. Nawet jest chyba w Fundacji Viva ostatnio było, że możemy podać maila i jest jakby taki jadłospis na 30 dni właśnie wegetariański i to jest w ogóle jakby za darmo, więc też można właśnie z tego skorzystać. I tam właśnie są wszelkie informacje, no właśnie temat zwierząt, ich losu, tak, właśnie tych jakby aktywistów, którzy właśnie tam czynnie działają, tak, w kwestii zwierząt i ich ochrony, dlatego tam głównie mi się wydaje, że internet jest chyba takim najlepszym źródłem, jeśli chodzi o te diety i w ogóle o ten los zwierząt, o którym wspominasz, tak. No proszę, no widać, internet jednak niezawodne źródło. Tak. Natomiast teraz pytanie do ciebie dosyć takie trudne. Sądzę, że trudne. Czy zamierzasz przejść na weganizm? Powiem szczerze, że miałam takie myśli. Z tego względu, że na przykład przemysł mleczny. No, krowa, która na przykład już ma dać ileś tam mleka, tak, tutaj dla ludzi, później tak na przykład jest i tak jakby na mięso zabijana. No, generalnie, znaczy inaczej, w ogóle w ogóle oglądałam właśnie filmiki i tak dalej właśnie na temat tych zwierząt i powiem szczerze, mówię, że właśnie nawet to mleko jakby jego sprawia, że właśnie miałam ochotę przejść na weganizm. Piję na przykład czasami takie wegańskie mleko. Mleko jest dobre właśnie owsiane, sojowe, migdałowe, ale to już tam takie na oboczu. W każdym razie powiem szczerze, że weganizm to jest jednak wyzwanie, ponieważ
No jednak weganie nie jedzą ani jajek, ani nie jedzą właśnie nabiału, ani w ogóle wszelkiego mięsa. Powiem szczerze, że chyba nie jestem na to gotowa na ten moment, ponieważ no to jednak jest, mówię, wyzwanie i jednak musiałabym chyba naprawdę tutaj się bardzo tutaj już postarać, żeby o tę wiedzę zadbać. Natomiast w przyszłości myślę, że pogłębię ten temat i może akurat przejdę na weganizm. Tutaj nie widzę żadnych takich przeciwwskazań, natomiast chyba teraz nie po prostu. Rozumiem, to jest wyzwanie. W każdym razie masz otwartą drogę, otwartą ścieżkę. Możesz przejść, możesz nie. Zobaczymy, jakie losy potoczą. Tak, dokładnie. A teraz pytanie, czego ty chciałabyś życzyć moim widzom? Przede wszystkim chciałabym was życzyć właśnie dużo ciepła, dużo uśmiechu, abyście w swoim życiu jedli zdrowo, nie bali się diety wszelkiego rodzaju i także abyście nie bali się zjeść kotleta sojowego zamiast schabowego. To taka moja rada. No proszę, takie wyzwanie wam stawiła Ada. Tak. Może spróbuję, zobaczymy. Zapraszam. Czy ja się podejmę tego wyzwania. W każdym razie ja ci dziękuję, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za udzielenie wywiadu. Tak. I w takim razie, no my się widzimy już za tydzień. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Oraz... Czym jeszcze się interesujesz? Gotowaniem. Gotowaniem, no właśnie.